Ser, szukam... Wiecie, kiedy byłem młody, przeszukiwaliśmy takie jaskinie, szukając petroglifów, płaskorzeźb Modoków i innych. Sprzed tysięcy lat. Wiecie, poganie nigdy nie zamieszkiwali tych jaskiń. W zimnie i mroku. Ale spójrzcie. Spójrzcie, jak nisko upadliśmy. Pułkowniku, ja tylko żołnierz przydzielony do poruczników Whittaker i Weavera, ten, którego wy zastąpiliście, zdezerterował. Włamał się do moich prywatnych kwater i zabrał moją osobistą kopię Pisma Świętego. Chcę ją odzyskać. Tak jest. Zaznaczyłem ostatnie miejsce jego pobytu na waszej mapie. Odmaszerować, kapralu. Kapral Sendro, odbieraj. Do roboty, ludzie. Nie osiągać. Ruszą się świetnie. Deacon, świetnie. Mam dla ciebie ważną misję. Po to tu jestem, ser. Łupieżcy atakują nasze linie zaopatrzeniowe na południowej granicy. Zaznaczyłem ich pozycję na mapie. Sądzę, że używają jaskiń na południe od Crater Lake jako bazy wypadowej. Jaskinie. Okej. Nie mam dość ludzi, żeby przypuścić na nich pełny szturm. Dlatego pewnie mam się tam zakraść i załatwić to po cichu. Wybór metody zależy od was, kapralu. Odmaszerować. Jazda, jazda, jazda! Rusz no tę dupę! Myślisz, że dasz radę uciec z wirusom? Takiego chuja! No dalej! Ruszam się! Moment, otworzę bramę. Zawsze się przydają. Kapitanie? Znalazłem łupieżców, tych, którzy napadali na naszych ludzi. Dokładnie tam, gdzie mówiliście. Świetnie, kapralu St. John. Potrzebujecie pomocy? Wyglądają na byle jaką zbieraninę. Chyba dam radę. W takim razie powodzenia. Bez odbioru. Ostrzał! No więc pomyśleliście sobie, że założycie i będziecie napadać na wyprawę bój? Tak? To musicie wiedzieć, że w życiu nie ma tak łatwo. Coś tu śmierdzi. Co jest? Hej, co? Nareszcie. Wrażenie, że kogoś widziałam. To już wszyscy? Okej. Tak, załatwieni.
Kapral St. John do Diamond Lake. Zgłoście się. Kapralu? Kapitanie, ci łupieżcy przy naszej południowej granicy zostali zlikwidowani. Powiedziałeś naszej. Ser? Bardzo długo byłeś włóczęgą, St. John. Czasami mija trochę czasu, zanim nowy rekrut oswoi się z przynależnością do większej grupy. A szczerze, to nie wierzyłem w ciebie. No cóż, życie nas zaskakuje. Tak, zgadza się. To wszystko, kapralu. Tak jest, bez odbioru. Kapralu St. John, zgłoście się do mnie na posterunku Diamond Lake. Tak jest, kapitanie. Kapralu St. John, mam pilne zadanie do wykonania. Domyśliłem się po tym, że postanowił się pan ze mną skontaktować. Jeden z naszych patroli został wybity. Wysłałem drugi, żeby ich znaleźli, ale jedna osoba wciąż nie wróciła. Szeregowa Gomez. A, wciąż żyje? Nie wiem. Ślady prowadzą we wszystkie strony. Potrzebuję kogoś, kto umie sobie poradzić, żeby tam pojechał i to sprawdził. Dobrze. Zobacz, co da się zrobić. Na pewno mnie nie zawiedziecie, St. John. To tyle.
kogoś widziałam. Dobra. Gdzie? Maszyna bojówki. Gomez. To na pewno jej. Ślady. Buty w sam raz dla kobiety. Pewnie jej. Znowu krew. O Boże. Oby nie tylko jej. Zakrwawiony ślad. Tak. To na pewno jej. Jest już ludzie! Kurwa. Dawaj! Ktoś oberwał! Zabij go! Rozkwasić kółę! Przeładować, przeładować! Mam cię. Nie wypuść go! Dobra, to już koniec. Wszyscy zabici. Gdzie jesteś, Gomez?
Mam cię. Właśnie tak. Dobra. Ślady krwi, świeże. Wygląda na to, że ostro walczyła. Gomez, jesteś tu? Hej, tu jestem, St. John. Jestem. Dawaj, stary, jestem. Tu jestem, a ty gdzie? Trzymaj się. Gomez. Fajnie, że jeszcze dychasz. St. John, myślałam, że już nigdy nie zobaczę twojej gęby. Hej, zostało ci trochę juchy w tym kościstym dubsku? Bo wygląda, jakbyś chciała nią pomalować cały kampus. To nie tylko moja. Dobra, dasz radę iść? Bo twój motor wciąż stoi przed wejściem, ale to kupa złomo i pewnie nie od dzisiaj tak jest, co? I tak bym cię na luzie objechała. Jasne. Hej, St. John. Dzięki. No już, uciekaj stąd.
Skipa St. John do kapitana Corriego. Znalazłem ją, sir. Szeregowa Gomez jest już w drodze. St. John, dobra robota. Odezwę się, żeby sprawdzić co z nią, bez odbioru. St. John do Corriego. Kapitanie, chcę tylko zapytać, czy Gomez dotarła z powrotem. Można jeszcze raz? Tak. Szeregowa Gomez jest bardzo wdzięczna. Mówi, że gdyby nie twoja pomoc, to by ją zabili. Taką mam robotę, kapitanie. Bez odbioru. Świetnie. Dobra, szeregowy Majers. Gdzie się podziewasz?
motor. Biegasz jak jakiś zaraz, to ci ludzie, z którymi jeździłeś? O matko. To tutaj. Nie, zły kierunek. Zobaczmy, co da się zrobić. Zaraz. Nie, nie tędy. Może tam na górze? O tak, to on. No proszę, jest. Dobra, Myers. Posłałbym cię na wieczny spoczynek, ale powiem ci, że chyba nie chcesz wiedzieć. Okej.
Okej. Dobra. Teraz muszę zanieść to pułkownikowi. Pułkowniku Garrett? Sir? Kapralu, St. John, prawda? Tak jest, sir. Wytropiłem tego dezertera, szeregowego Majersa i przyniosłem pańską Biblię. Teraz wszechmocny Bóg będzie mieć ostatnie słowo. Sprowadziliście go żywcem? Mamy już dla niego stryczek w obozie. Nie, sir. Anarchiści dorwali go, zanim mnie się to udało. Zakatowali go na śmierć. Szkoda. Ale wola Boża to Boża sprawiedliwość. Tak jest, sir. To wszystko, kapralu.